Cześć, tu Sandra. Dzisiaj filmik z zakupami i to będą zakupy takie zbierane chyba od połowy marca z różnych sklepów. Chyba ze trzy takie mniejsze zamówienia były robione w Zielonych Kotach, na pewno coś ze sklepiku Gosi i ze Scrapbooking Shopu. Ale nie będę tu rozdzielać konkretnie co z jakiego sklepu, tylko pokażę ogólnie co mam. No i może zacznę od gratisu, bo tego się trochę też nazbierało. Tak jak mówiłam, kilka zamówień było w Zielonych Kotach. No i chyba te, które tutaj mam gratisy, to były właśnie z Zielonych Kotów. I z tego mam cały bloczek, także myślę, że chyba tą drugą stronę wykorzystam, taka fajna żółta. Tutaj mam taki arkusz różowy, perłowy, co prawda mięciutki. Mała gramatura, ale myślę, że do czegoś też można to wykorzystać, czy nawet gdzieś na tło. Tutaj mamy wycinanki od Scrap Boysów, takie fajne, wakacyjne. I z Craft O'Clocka morskie. Także coś takiego. Tych kolekcji nie mam ani jednej, ani drugiej, także myślę, że wycinanki też się fajnie przydadzą. Można sobie dopasować do innych papierów. Tutaj mam arkusz taki z kwiatami od ITD Collection. Fajne takie akwarelowe kwiaty, w fajnych kolorach. Na żywo ten granat bardzo fajnie wygląda. Kilka dużych arkuszy tutaj z Mintaja. Myślę, że ten to wszyscy znają. Gratis. Tutaj też taki z kartami. Tutaj też są mintajowe wycinanki, to jest kolekcja Farm Life. Też papierów z tej kolekcji nie mam i ogólnie w takim klimacie też dużo ani papierów, ani dodatków nie mam. Także fajnie się przyda na jakąś okazję. I tutaj też jest Mintaj, kolekcja Wilderness, taki arkusz zwierzakowy, podróżniczy. Z drugiej strony są dechy, desek mam pod dostatkiem, także się zastanawiam, czy nie powycinać po prostu tych elementów. No te niektóre to, tak jak tutaj na przykład ta lampa, naprawdę malutkie, ale już te lisy, wilki, gitary czy plecaki, to myślę, że na kartki taki całkiem fajny format by miały. Tutaj jeszcze mam jakieś tekturki, jajeczka i takie różne kształty. Tak jak mówię, od marca chyba te zakupy zbierałam, także tutaj jeszcze niektóre gratisy nawet są wielkanocne. Tutaj też taka fajna tekturka. Zającem w jajku. Małe arkusze lemonkraftowe z Yesterday. Kilka paseczków. I taka grafika wielkanocna z kurką i z jajkami. Także też bardzo fajne. Teraz jak patrzę na te gratisy, które mam odłożone, to jeszcze mi wpadło w oko, że robiłam zakupy w sklepie Galeria MK. Fajne teraz promocje były na papiery, także jeszcze się załapałam, trochę papierów tam sobie powybierałam. No i były w gratisie paseczki, takie kwiatowe i takie w różnych kolorach z listkami, myślę, że bardzo fajne. I słuchajcie, gratis, którego się nie spodziewałam zupełnie, to jest kalendarz lemonkowy na 2022 rok. I tutaj mamy miesiące z tymi takimi śmiesznymi cytatami, które też na Facebooku lemonkowym się pojawiają. Także bardzo fajny gratis. Naprawdę się ucieszyłam, jak otworzyłam paczkę i zaraz będę go składać do kupy i gdzieś tutaj sobie na biurku albo gdzieś na widoku postawię. No i słuchajcie, gratis z sklepiku Gosi. Jak zwykle jest ich dużo, to już pewnie sami wiecie, bo tam zawsze przy zakupach pełno gratisów się dostaje. Tutaj mam takie kółeczka z grafikami z Craft O'Clocka i to są z tej kolekcji takiej kosmicznej. Nie mam tej kolekcji, tych papierów, a myślę, że fajnie można sobie te grafiki dopasować, no bo tego typu papierów mam dosyć sporo, ale z bloków actionowych. Także myślę, że same takie dodatki też mogą zrobić robotę. Oprócz tego mam paseczki, jak zwykle w sklepiku Gosi masa paseczków. I mówiąc masa, to naprawdę mam to słowo na myśli, bo mam ich aż tyle. I słuchajcie, nawet sama nie przeglądałam, jakie tu są. Domyślam się, że dużo jest właśnie z Craft O'Clocka. Lubię, jak one mają, wiecie co, takie grafiki, bo można to fajnie wykorzystać nawet jako jakiś taki panel ozdobny na kartce. Tutaj fajne takie te żółciutkie. Jakieś z nowszych kolekcji. O, tutaj tą kolekcję też brałam.
także się przydadzą. Tu jakieś niebieskie, różne. O, tutaj też są te kosmiczne, fajne. Jakieś kwiatowe, takie bardziej bazowe, gdzieś na tła jakieś zawijasy, kwiatki, kropki. Tu z dinozaurami, też z kosmosem. O, tutaj mamy jednorożca. Po kilka z tego samego rodzaju. Tutaj też jakieś jednorożce, baloniki. Różne kolory, różne rodzaje, także na pewno się to wykorzysta. I fajnie, że z tego samego rodzaju jest po kilka sztuk, bo nawet możemy sobie użyć trzy takie same i mamy praktycznie tło na całą kartkę. Nie musimy się zastanawiać, że gdzieś jakaś luka zostanie, jakaś przerwa, jakieś łączenie papierów. Także z tymi paskami, no to szaleństwo, naprawdę. Ale to nie wszystko, bo jeszcze w gratisie dostałam też arkusze małe, 15. I to też dosyć sporo. Z różnych kolekcji. Tutaj mamy, chyba to są jakieś Craft O'Clocki. Nawet nie kojarzę, co to za kolekcja. Tutaj na pewno te zielone to kojarzę, że to jest kolekcja Hazy Street. Bardzo ją lubię, w ogóle lubię te kolory. I też jest po kilka z każdego, także na pewno się wykorzysta. Tutaj kwiatowe, to jest akurat okładka od małego bloczka, Always Together. Tutaj jakieś dechy. Kilka jest też takich wycinanek właśnie z tylnych okładek bloczków. Jakieś tagi, także też można to fajnie wykorzystać. O, tutaj znowu Hazy Street, zegary, motylki. Tutaj są jakieś popakowane. I powiem wam, że tego nawet nie otwierałam. Także sobie teraz nawet sama zobaczę. Ciekawa. No słuchajcie, dobrze widzę, że to jest bloczek cały. Ja myślałam, że słuchajcie, że to jest kilka arkuszy takich samych, jakichś bazowych. Ale widzę, jak mi się dobrze wydaje, czy to nie jest czasem cały bloczek małych papierów. Tutaj każdy arkusz jest inny. Tu mamy napisy. Nie wiem nawet, czy nie dwa różne jakieś bloczki, bo tutaj jest zielony z szarym, tu jest z czerwonym. No, słuchajcie, tego to się szczerze mówiąc nie spodziewałam, ale grafik bardzo miły, także naprawdę dziękuję. Tutaj jest drugi. Też są różne, bo tu jest ten, co był, tutaj się powtarza. Tutaj są jakieś chyba do pocięcia karty. Tutaj mamy jakieś takie etykiety, ale o, z tyłu są fajne dechy. To myślę, że bardziej raczej w te dechy bym celowała. I tutaj jeszcze jakiś jeden zestawik. Co tu mamy? Tu słuchajcie, też są różne papiery, takie bazowe, szare. Powiem wam, że bardzo fajnie się wcelowali, bo się zastanawiałam, czy właśnie nie wziąć jakiejś szarej kolekcji z tych Craft O'Clocków, z tej serii, te nastroje, one są tak chyba po polsku. Bo ja mam szary nastrój, a wiem, że jest też jeszcze jasno szary i on właśnie takie jaśniejsze, popielate papiery ma. Ja za dużo takich nie mam, ale widzę, że teraz już chyba nie muszę się o to martwić, bo dostałam całkiem spory zapas w gratisie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. I to odkładamy na bok. I teraz sobie przejdziemy do konkretnych zakupów. I słuchajcie, dużo zrobiłam sobie zapasów papierów. Bo jak tak przyszło co do czego i miałam zrobić kartkę na chrzciny, to zaczęłam wszystko przeglądać i stwierdziłam, że jest dużo brązów, dużo ciemnych papierów, dużo takich mediowych, chlapanych papierów, a jeśli chodzi o takie stonowane, delikatne jakieś papiery uniwersalne, no to już trochę bardziej krucho tutaj. I trochę tak z mamą usiadłyśmy do przeglądania sklepów i się popłynęło w te papiery. Także tutaj jeszcze pokażę takie pojedyncze rzeczy inne, które wzięłyśmy na sztuki. I tutaj są napisy typowo komunijne z Craft O'Clocka. Wzięłam sobie też bazy do Exploding Boxów, bo ostatnio kilka robiłam i już chyba mi dwie tylko bazy zostały, to wzięłam sobie bazy od rzeczy z papieru. Mam sprawdzone, bardzo lubię, bardzo fajne są, także na pewno jeszcze będę też kupować w przyszłości, jak będę potrzebowała.
Znowu komunia i tutaj są wycinanki z Craft O'Clocka. Taki arkusz z różnymi dodatkami. Tutaj niektóre są pozłacane takie z brokatem, także też bardzo fajny efekt. Tu jest arkusz z AB Studio. I to jest kolekcja The Other Side. Arkusz numer 3. No i tutaj chodziło mi właśnie o te karty do powycinania. Bardzo fajne do prac vintage'owych. I takie arkusze z kolekcji. To jest Scrap and Me. Afternoon Sky. I taki niebieski z beżem pomieszany. Fajne takie jasne kwiaty. Także myślę, że na jakiegoś boksa właśnie, czy komunijnego, czy na chrzciny to się fajnie sprawdzi. I listki do wycinania. Listków dużo używam. Ostatnio właśnie częściej te wycinane niż takie z wykrojników. I trochę już tam mi zaczyna brakować co niektórych rozmiarów. Zostało mi sporo takich naprawdę dużych liści. I sobie tutaj wzięłam też od Scrap and Me taki arkusz z listkami. Wzięłyśmy sobie też dosyć sporo małych bloczków, no bo tak stwierdziłyśmy, że właśnie ostatnio brałyśmy dużo trzydziestek, czy to na boksy, czy to na DL-ki, no ale niektóre naprawdę mają takie bogate grafiki, że jak to przetniemy na małe arkusze, to praktycznie kwiaty na przykład zajmują całą powierzchnię. Dlatego teraz poszłyśmy bardziej w stronę małych papierów. No i takie kolekcje różne, które naprawdę nam wpadły w oko, z takich dosyć jaśniejszych papierów. Tutaj akurat jest Mintai Florabella i szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Mintaje, to bardziej zwracałam uwagę na te gładkie strony tutaj od tyłu, że tak powiem. No bo te grafiki, nie powiem, że są brzydkie, bo naprawdę ładne są te i kwiaty, i tutaj ten koń, i pełno dodatków, cała masa szczegółów. Ale ciężko to na przykład wykorzystać na kartkach. Także jeśli chodzi o Mintaje, to bardziej na tą drugą stronę zwracałam uwagę. Ale też na te karty. Tutaj właśnie też są takie tu z koniem, druga z koniem, tu jakieś kowbojki i kapelusz. Także fajnie tematycznie można to sobie dopasować do różnych prac. Tutaj jest Craft and You kolekcja Morning Mist. I to jest taka kolekcja szaro-błękitna. Bo też stwierdziłam, że mamy dosyć sporo papierów różowych, o wiele mniej błękitnych, dlatego tutaj starałam się dobrać właśnie coś w błękitach i też dobierałam sobie jakieś kolekcje takie bardziej uniwersalne, jakieś w beżach czy w zieleniach, żeby właśnie nie trzeba było rozróżniać na dziewczynkę i na chłopca, jeśli chodzi o pracę na przykład komunijną albo na chrzest. Trochę papierów z Craft O'Clocka, no tutaj akurat się vintage'owa trafiła, ale na to już się od jakiegoś czasu czaiłam i no nie mogłam przejść obok. Tutaj mamy jedną z nowości, czyli to jest to serdeczne zaproszenie. Myślę, że już wszyscy znacie i widzieliście te papiery, ale one właśnie są takie dosyć jasne. Jeśli nie te czerwienie tutaj i róże, to z drugiej strony są takie bardziej stonowane beżowe i zielone arkusze, także myślę, że też fajnie można to wykorzystać. Blooming Retreat, też taka dosyć ciemna, ale fajna kwiatowa kolekcja. Z tej kolekcji miałam dużo pasków gratisowych, właśnie z tymi takimi grafikami kwiatowymi i bardzo mi się podobały, dlatego stwierdziłam, że wezmę sobie po prostu całą kolekcję. I jeszcze taka kolekcja, też jedna ze starszych myślę, ale słuchajcie, ta była w sklepiku Gosi w przecenie chyba za 5 czy 6 zł cały bloczek, także myślę, że to dosyć fajna cena i żal było nie skorzystać, a też fajne takie wiosenne kolorki. Dalej jeszcze skusiłam się na kilka kolekcji, których jeszcze nie miałam i tutaj chodzi mi o galerię papieru, chociaż właściwie teraz to już jest Paper Heaven. I mam tutaj różne kolekcje. Niektórymi się z mamą podzieliłam na pół, niektóre mamy w całości. I tutaj mam na przykład w głębi lasu, już jest obcięta no, okładka, bo tutaj są takie wianki i się podzieliłyśmy nimi. I to jest taka kolekcja w szarościach, dosyć właśnie taka uniwersalna, bez kwiatów.
Tutaj, jeśli już pojawiają się grafiki, to są praktycznie same liście, właśnie w takich odcieniach zieleni i szarości. Także bardzo fajne papiery, można na każdą okazję sobie je dopasować. I te drugie strony są takie bardziej właśnie bazowe, geometryczne, nawet niektóre. Tak jak tu mamy jakieś wzory, jakieś kropki, kratki, paski. Także myślę, że też na różne okazje można sobie ją dopasować. Dalej mam spacer w chmurach. No i tu jest też brane pod kątem właśnie tego, że brakuje mi niebieskich papierów. I tutaj też są grafiki takie właśnie jasne, stonowane, białe kwiaty, błękitne arkusze, błękitne tła, także akurat to, czego mi brakowało i co na pewno się przyda. Z drugiej strony są właśnie same takie niebieskie, bazowe arkusze, a z tej strony z grafikami w takie jasne, białe kwiaty. Kolejna kolekcja to są złote sny. Wiem, że był na nią szał w zeszłym roku. Widziałam całą masę prac komunijnych z tych papierów. No ja jakoś się w zeszłym roku nie skusiłam, ale stwierdziłam jednak, że warto mieć coś takiego pod ręką, właśnie takiego uniwersalnego, żeby zrobić jakieś prace takie bardziej w naturalnych kolorach, czy właśnie jakieś rustykalne. Nawet nie tylko na komunię, ale nawet na ślub czy na chrzest. Myślę, że ta kolorystyka też by fajnie pasowała. Kolejna kolekcja to jest pierścień i róża. I ta jest w takich szarościach z odrobiną różu. Tutaj mamy różowe kwiaty albo jakieś takie inne delikatne różowe akcenty. To już chyba bardziej na ślub, chociaż właśnie dla dziewczynki na chrzest czy na komunię też by się nadała. I ostatnia to jest złota dama. Też podzielone na pół, tu takie fajne wianki są z tyłu. I ta z kolei ma fajne takie jakby złote wzory. To nie jest złoto, ale to jest tak nadrukowane, że wygląda jakby się naprawdę mieniło złotem. A jeśli chodzi o grafiki, to są też takie delikatne, bardzo jasne, beżowe kwiaty. No i z jednej strony mamy właśnie takie bazowe arkusze, a z drugiej grafiki z kwiatami. Także myślę, że też na każdą okazję można to sobie dopasować. Wystarczy dobrać jakieś dodatki konkretne i mamy gotową pracę. Także jeśli chodzi o małe papiery, to trochę tutaj poszalałyśmy. I to nie wszystko, bo oczywiście jak można było nie sięgnąć po papiery lemonkowe. Bardzo je lubię, mama też bardzo je lubi, są uniwersalne, mają naprawdę bardzo fajne grafiki i często po nie sięgamy, także dobrałyśmy sobie też kolekcje, których nie miałyśmy wcześniej i to też było tak trochę kupowane na raty, bo w jednym sklepie zamówiłyśmy sobie na przykład mały bloczek, jak już przyszedł, wiecie, się obejrzało to w domu, zobaczyło te grafiki na żywo, no to stwierdziłyśmy, że w sumie fajnie by to wyglądało też na boksy czy na większe prace. I później domawiałyśmy sobie z innego sklepu przy okazji duże bloczki. Także te już też wszyscy na pewno znacie. Nie będę tu całości pokazywać. Także mam tutaj mały i duży bloczek z kolekcji Linen Story. Mam też duży bloczek z kolekcji Elegance. Szczerze mówiąc, trochę przez pomyłkę, bo wrzuciłam dwa do koszyka i nie zwróciłam uwagi, że wrzuciłam 30. Także jeszcze gdzieś tam przy okazji na pewno mały sobie do kompletu też dobiorę. Mam tutaj też zestaw papierów od Asi Szulik. No właśnie brakowało nam takich stonowanych, jasnych, beżowych, bez jakiegoś konkretnego koloru. No i te papiery to było pierwsze, co przyszło na myśl. Także mam tutaj mały bloczek. Naprawdę jak się tak na żywo je ogląda, to jest zupełnie coś innego niż wiecie te zdjęcia na stronach, czy w internecie, czy w sklepach, bo te kolory to jednak całkiem inaczej wyglądają na żywo. Mały bloczek, duży. No i oczywiście wycinanki. Tutaj są bardzo fajne te takie dla dzieci na chrzest. Także też na pewno fajnie się to wykorzysta.
No i oczywiście nie mogło zabraknąć lemonkowych nowości, czyli kolekcja Ladies, duża, mała i wycinanki. I Gentleman, akurat to tylko w małej wersji, bo no, takich podobnych ciemnych papierów w dużym formacie trochę mamy, a małe na kartki to się jednak prędzej wykorzysta. No i wycinanki do kompletu. Tu już trochę powycinałam, także już czekają do wykorzystania. Kolory też są naprawdę na żywo bardzo fajne, szczególnie na tych motylach i na tych ciemnych kwiatach fajnie to wygląda. I jeśli chodzi o papiery, to już jest wszystko. Dobrałam sobie też kilka kolorów wstążek. I tu mam z Old Fashion Ribbon i to jest chyba kolor kremowy, jeśli się nie mylę. Bo brakowało mi właśnie takiego ciepłego odcienia beżu. Mam jakieś szarości, ale to bardziej w takiej zimnej tonacji, a czegoś takiego mi brakowało. No i tutaj sobie wzięłam też kilka kolorów tego gnieciucha vintage, ale tego takiego, który nie jest strzępiony. Ten zielony już mi się kończył, został mi tam dosłownie kawałeczek na jakąś jedną kokardkę, to sobie dobrałam. Biały, bo nie miałam, różowy i niebieski, to myślę, że taki standard. No i też właśnie takie ciepłe odcienie beżowego, tu jest ekry i wanilia, trochę podobny ten jest do tego. I tutaj jeszcze też z Old Fashion wziąłam sobie jeden kawałek, kolor cytrynkowy. No i jak przyszedł, to się okazało, że taki mam. Nie miałam podpisanego w szufladzie, jaki to jest kolor i na zdjęciu się wydawał bardziej żółty, a jak przyszedł, to jest taki bardziej limonkowy, wpada w zielony. I myślałam, że nie mam tego koloru, bo bardziej mi właśnie o taką żółtą cytrynkę chodziło. No ale to też się wykorzysta, nic się strasznego nie stało. No i dobrałyśmy sobie też jeszcze kilka kolorów nuvo z różnych rodzajów, bo jak pewnie wiecie, to nuvo mają różne wykończenia, różne struktury, faktury i różne rodzaje są tych perełek. Także ja tutaj mam kilka, na które polowałyśmy od jakiegoś czasu. Mam też zrobione takie próbki, żeby Wam pokazać, jak one wyglądają, jak już wyschną. No i mam z tych vintage, czyli one wysychają na matowo, taki zielony kolorek. Tutaj mam trzy takie, powiedziałabym, zwykłe, żółciutki. To jest kolor Dandelion Yellow. I on właśnie jak wyschnie, to jest taki fajny cytrynkowy żółty, nie wpada w pomarańcz za bardzo. Fioletowy i to jest Crushed Grape. I metaliczny złoty, to jest kolor Bright Gold. My na niego też wcześniej polowałyśmy, ale nigdzie nie udało się go dostać, przynajmniej tam, gdzie przy okazji zakupy robiłyśmy. I mam też złoty, ale jaśniejszy. I jak sobie tak porównać, to ten jest naprawdę bardziej taki, wiecie, bardziej żółty i bardziej złoty, a tamten wygląda jak taki beżowy, szampański kolor. Mam też dwa odcienie Jewel Drops, taki niebieski i różowy. I to jest kolor Sea Breeze i Pink Aura. No i jeszcze Stone Drops, czyli takie kamienne jakby, chropowate. Tutaj mam srebrny, złoty i dwa odcienie różowego. Taki jasny i ten jest taki brudny jakby ciemny róż, taki bardziej w odcieniu vintage bym powiedziała. I pokażę Wam, jak one wyglądają, jak się zrobi kropki. Tutaj te z dołu, to jest właśnie ten Bright Gold metaliczny, Jewel różowy. On jest taki półprzezroczysty, jak wyschnie. Jewel błękitny. I tutaj mam jeszcze taki fiolet, bo nie było dwóch różowych i mam je po prostu wziąłem inny kolor, jakiś taki, żeby był dosyć zbliżony do tego różowego. I tutaj mam te pozostałe. Vintage Pioneer Green to jest ten zielony. Tutaj są te cztery Stone Drops. One właśnie widać takie są fajne, chropowate, szorstkie. No i ten żółciutki i fioletowy na dole. Także takie uzupełnienie kolorów, jeśli chodzi o nuvo. No i ostatnia rzecz, taka, która już długo męczyła i siedziała w głowie i wiecie, się człowiek zastanawiał, czy potrzebuje, czy nie potrzebuje, czy wziąć, czy nie wziąć.
No i jednak padło na to, że wezmę. I też długo jej szukałam, czekałam w różnych sklepach. Wiecie, zapisałam się na tego maila, żeby dostać powiadomienie, jak się pokaże. I właśnie w tych sklepach, gdzie wysłałam prośbę o to powiadomienie, była cisza, nic nie było. A któregoś dnia sobie przeglądałam Facebooka i na stronie Zielonych Kotów wyskoczyła informacja, że są dostępne nowości, że przyjechała dostawa. No i było zdjęcie właśnie tego, czego od dawna szukałam. I chodzi konkretnie o gilotynę. I jest to gilotyna Tima Holtza, ta mała czarna. Ona się nazywa Deckle Edge, czyli ona robi te takie strzępione brzegi, ona nie ma prostego ostrza. No i tutaj wycięłam takie dwa zdjęcia, pierwsze z brzegu, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Jeśli jeszcze nie wiecie, to ona właśnie robi takie nierówne brzegi i właśnie do prac vintage, do starych zdjęć, do postrzępiania brzegów, do postarzania, to myślę, że jest naprawdę fajnym narzędziem. No moja już trochę stuningowana, bo sobie poprzyklejałam linijki, tak jak mam na innych gilotynach. No ale tak jak mówię, już od dłuższego czasu za mną chodziła, widziałam też, jak inne dziewczyny pokazywały w swoich zakupach. Widziałam też na tym live'ie Tima Holtza, jak tylko się pokazała. No i tak siedziała w głowie i nie dawała spokoju. Także w końcu udało się trafić i też jestem bardzo zadowolona. No i na pewno w niejednej pracy vintage będzie miała zastosowanie. Dogrywam jeszcze parę rzeczy kupionych w Actionie, bo na weekend byłam u rodziców, no i w sobotę wybraliśmy się wszyscy na taką rodzinną wycieczkę do Galerii Pomorskiej, no i nie dało się oczywiście nie wejść do Actiona. Szczerze mówiąc, to myślałyśmy, że tam nic ciekawego nie będzie, bo mama kilka razy zaglądała i żadnych nowości nie było, nic takiego, co by nam wpadło w oko, no ale jednak parę rzeczy się znalazło. I na przykład dorwałyśmy takie drewniane guziczki w fajnych kolorach. Ja akurat wzięłam okrągłe i serduszka, ale na półce jeszcze też były kwiatki. Z tym, że te kwiatki to takie jakieś, no myślę, że serduszka i okrągłe na pewno szybciej zużyjemy. I fajne takie mają drewniane opakowanka, także nawet jak się guziki skończą, to myślę, że można będzie to fajnie gdzieś użyć albo sobie coś innego tutaj schować. Mamy też takie koraliki z literkami i akurat tym razem trafiły się kolorowe, bo wcześniej też mama jeszcze kupiła takie same, ale literki były czarne. To już mam schowane w innym opakowaniu. Także te też myślę, że się fajnie przydadzą. Trafiłyśmy też te pluszowe serduszka i gwiazdki. I też mama za którymś tam razem wcześniej trafiła też na te białe i różowe. Już mam przełożone w inne opakowanie, a teraz była dosłownie cała półka tego. Także wzięłyśmy sobie do kompletu jeszcze białe i niebieskie serduszka. Białe i takie brązowe gwiazdki. Były też gwiazdki jeszcze białe z takimi szarymi, taki ciemny grafit to jest. I były też motylki, takie opakowanie, gdzie były motylki białe z niebieskim i białe z różowym. No, ale myślę, że te są takie bardziej uniwersalne i motylki tak może niekoniecznie wpadły nam w oko. Wzięłam sobie też te pudełeczka, zresztą nie pierwsze, mam już ich całą masę. Wszystko chyba co mogłam, to sobie poprzekładałam z innych opakowań właśnie w te pudełeczka. No a że było też ich dosyć sporo, to wzięłam sobie na zapas, bo też jak mama jeździ praktycznie raz na tydzień czy raz na 2 tygodnie do tego Actiona, to nie zawsze były. Dlatego widziałam, że było dosyć sporo i wzięłam sobie tak po prostu, żeby leżały. Mam jeszcze też tą skórkę. To wiem, że już też inne dziewczyny pokazywały. Z tego były różne kolory. Ja wzięłam ten taki biały z holograficznym. Był też różowy, ale tamte takie dosyć ciemne były. Były też niebieskie, ale też dosyć ciemne. Może ta taka z brokatem była ładna, ale te inne odcienie były takie, no, pod granat wchodziły. Także no, nie wiedziałam nawet, do czego bym to użyła. Był też jeden zestaw dosyć ciekawy i właśnie ta taka, która tutaj jest na wierzchu w każdym zestawie, ta brokatowa, była z różowo-czarnym brokatem. Bardzo fajnie to wyglądało, ale już te wszystkie inne skórki, które tutaj są, bo tu jest jeszcze gładka, taka jakby matowa i taka skóra węża, tamte były takie żarówiaste różowe.
Także też stwierdziłam, że no raczej tego nigdzie nie użyję. Ale były, jakby się ktoś zastanawiał, to były różne kolory. Wzięłam sobie też farbkę. To jest ta Vintage Paint. Ona jest chyba kredowa, nawet nie wiem, ale malowałam nią moje komódki, te takie biedronkowe z Pepco i inne. Ja mam szarą i taką zieloną, a teraz trafił się taki fajny kolor. Taki szczerze mówiąc, ni to fioletowy, ni to niebieski. Także wpadł w oko i no i znalazł się w koszyku. Jeśli chodzi o takie mniej skrapowe rzeczy, to dorwałam też takie słomki. I to są metalowe słomki wielokrotnego użytku. No, u mnie słomki to idą jak burza, bo dzieciaki praktycznie do wszystkiego biorą słomki, a te papierowe to, no wiecie, one są takie, że mały czasem pogryzie tą końcówkę i nawet do jednego napoju bierze dwie czy trzy. A myślę, że te się sprawdzą. One są metalowe, były złote i srebrne. I w zestawie jest jeszcze taki fajny czyścik. Także można je sobie tam przeczyścić w środku na wylot i myślę, że jest to dosyć higieniczne. Także jak się sprawdzą, to może jeszcze kupię im inny zestaw. Na pewno starczą na dłużej niż takie papierowe. Wzięłam sobie też takie podobrazia i to są trzy sztuki w formacie 25x25 i to jest taka sztywna tektura pokryta już płótnem, taka chyba zagruntowana jak Blade Runner, ale to jest dosyć cieniutkie. Jest sztywne, także nie powinno się wyginać tam przy jakimś mediowaniu. No a wiecie, nie zajmuje aż tyle miejsca, co te grube Blade Runnery na drewienku. Jeśli chodzi o papiery, to z dużych, z 30 nie było zbyt dużego wyboru. Ja wzięłam dwa zestawy, był jeszcze trzeci. Pewnie kojarzycie taki karmelowy, tak widziałam, że dziewczyny opisują. W takich właśnie rudo-brązowych kolorach, chyba z embossingiem on był, no ale te kolory nie bardzo jakoś mi się wpasowały. Był taki, jeden tylko, także wzięłam z mamą go na pół już i to jest taki jesienny. Szczerze mówiąc, to nie widziałam ani na Facebooku, żeby ktoś go wklejał, może jakoś, wiecie, nie przyuważyłam. Niektóre wzory są dosyć fajne, tutaj na przykład o. Takie zdjęcie lasu, to praktycznie w ramkę i na ścianę. Tutaj mamy kratkę. Tutaj te karty do powycinania też są bardzo fajne. Można sobie jakąś pracę z tego zrobić. Tu mamy jesienne liście, jakieś brązy. Tutaj znowu takie mniejsze karty, jakieś dynie. Co prawda pora roku nie ta, ale myślę, że może się doczekać, wiecie, swoich 5 minut. Tutaj mamy jakieś napisy. Nawet się nie przyglądałam szczególnie, co tu jest napisane, ale jakieś są. Znowu kratka. Tutaj znowu takie do powycinania mniejsze elementy. Czy na karty, czy nawet, żeby wyciąć całkiem. No i tutaj takie fajne drzewka. Nawet fajnie, myślę, by było wyciąć te drzewa z góry i z dołu i boksa tym dookoła okleić. I tu znowu takie bazowe kropeczki. No ten to myślę, że już sporo osób go zna. Może nawet nie tyle, że ma na żywo, tylko po prostu już śmigają na Facebooku zdjęcia i na filmikach już też były pokazywane. To jest taki pomieszany, gdzie kilka stron mamy takich babeczkowych i ciasteczkowych, a te bazowe są we fiolecie i w zieleni, i niektóre są foliowane na złoto. Właśnie te połączenie tej ciemnej zieleni ze złotem bardzo fajnie wygląda. No a te suitaśne to myślę, że będą pasować do tych wszystkich wycinanek, czy to z Craft O'Clocka, czy od Scrap Boysów. Wiecie, te takie różne elementy słodkie do wycinania. Także tutaj praktycznie tylko te dwa ciemne kolory się pojawiają i właśnie te papiery z grafikami. Tu jest nawet dwa razy ten sam, nie ma złocenia. Poszukaństwo jakieś. Na końcu zielony. I to jest właśnie ten foliowany, czyli on jest tak jakby z każdego arkusza mamy po jednym, a nie tak jak w tych innych, że mamy do połowy wzór i potem się cały bloczek powtarza.
I z 30 to by było tyle. 15 nie było w ogóle i z tego co już jakiś czas jeżdżę po różnych akszonach, czy to w Toruniu, czy w Nakle, czy w Bydgoszczy, to szczerze mówiąc praktycznie żadnych 15 nie widziałam, tylko te takie samoprzylepne, jakieś kolorowe papiery bardziej takie do szkoły. Były też bloczki takie malutkie, one chyba były 10 na 15 i naprawdę miały bardzo fajne wzory i kolory, takie bazowe, na tła by się nadały, wiecie, że jeden był na przykład cały w deski, drewna, jakieś takie naturalne papiery, ale one były z tych cieniutkich, chyba nawet nie setka, tak wiecie, na oko jak to dotykałam, to gramatura mniej więcej taka jak papier zwykły do drukarki. Także o ile wzory były naprawdę fajne i był duży wybór tych bloczków, no to grubość jednak nie dla mnie. Ale za to znalazłam coś innego, to też już było pokazywane. Także myślę, że tutaj jakiegoś wielkiego zaskoczenia nie ma. Papier taki fakturowany, to jest chyba, nie wiem czy to jest len, czy jakoś tam inaczej się nazywa ta faktura. No i tutaj w tym bloczku mamy czarny, taki kawa z mlekiem bym powiedziała, taki brąz, szary i właśnie taki oliwkowo-zielony. Myślę, że fajne kolory, czy na jakieś męskie prace nawet, żeby od spodu, wiecie, jakąś ramkę sobie zrobić z tego. W podobnym stylu znalazłam jeszcze bloczek taki. Ten jest gładki, ten już jest bez faktury. Też jest gruby, tutaj gdzieś było napisane 250 gram. I są raz, dwa, sześć kolorów. Po cztery kartki z każdego. I mamy tutaj szary. Ale to jest taki kolor, ni to szary, ni to niebieski, on tak właśnie trochę w niebieski wpada. Dalej jest biały, potem jest beżowy taki, ciemniejszy trochę. Tu jest jakiś znowu szary, ale czy to jest ten sam co pierwszy? Nie. Ten pierwszy, tak jak mówię, taki wpadał w niebieski, a ten to już jest taki typowy szary. O, tutaj ten jeden jest biały z fakturą, ten się różni. Nie wiem, czy tutaj będziecie to w kamerze widzieć, ale jest taki mocno chropowaty. Nawet jeszcze bardziej niż te akwarelowe bloki, które w Akronie są białe. I ostatni czarny i te już też są gładkie z powrotem. Także coś takiego. Też fajne grube papiery. I ostatnia rzecz. To mnie trochę zdziwiło i tak się zastanawiam, czy nie wziąć tego więcej, jak jeszcze, czy mama pojedzie, czy ja sama pojadę do Actiona. To jest taki blok też A4, 10 kartek, gramatura niby 280, ale to jest mięciutkie. I słuchajcie, to jest do malowania. I szczerze mówiąc, to nie jest blok, tylko to wygląda jakby to było po prostu płótno w arkuszach. I tutaj z tej strony jest no takie jak mamy Blade Ramy, wiecie, zagruntowane tak jakby. Ale słuchajcie, od drugiej strony to wygląda jak takie naprawdę naturalne płótno, taki materiał. I teraz rzecz, która mi chodzi po głowie, to żeby zobaczyć, czy to się drze. No, trochę się drze, ale wiecie co, naprawdę trzeba siłę w to włożyć. Także tak pomyślałam, jakby to by się sprawdzało na malutkich albumach, albo żeby, wiecie, nawet dwie małe okładki osobno sobie tym obłożyć i harmonijkę zrobić. Także myślę, że chyba jeszcze wpadnie do koszyka przy okazji następnych zakupów w Actionie. I tutaj wszystkie strony są takie same. Z tej są, to nie jest białe, to jest kremowe, ale właśnie takie w dotyku jakby już zagruntowane czymś, tak jak Blade Ram. A od drugiej strony jest takie naturalne płótno z takimi właśnie kropkami, przebarwieniami i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. My to wzięłyśmy z myślą o robieniu kwiatów, bo jestem ciekawa, jak to się sprawdzi, żeby właśnie, wiecie, tą stroną na wierzch kwiaty robić, takie naturalne jakby lniane. Ale też właśnie później wpadł mi do głowy pomysł, żeby może brać to na okładki. Trochę się co prawda drze, ale naprawdę trzeba włożyć w to siłę, a zobaczymy czy w drugą stronę, czy tu może jakoś, no tu trochę łatwiej poszło. Także chyba w poprzek tego splotu jednak jest mocniejsze,
Ale myślę, że można by było coś z tego pokombinować. Także nie wiem. Szczerze mówiąc, wcześniej tego nie widziałam, czy u innych dziewczyn na filmikach, czy właśnie też w Actionie, bo przeglądamy zawsze cały ten regał z dwóch stron. No i tak się rzuciło w oczy jako taka nowość jakaś. Także jak jesteście ciekawi, to może u Was też jest. Możecie sobie popróbować, potestować, sami zobaczyć, do czego to by się nadało. No, jeśli jesteście ciekawi, czy się drze, to już macie tutaj małą próbkę. I kolejna dogrywka, tym razem zamówienie już taka świeżynka, robione tuż przed majówką. I też bardzo mile się zdziwiłam, bo przy wybieraniu tamtych wszystkich opcji dostawy, przy wszystkich było napisane, że sama dostawa będzie trwała 3 dni. Także obstawiałam, że paczka przyjdzie jednak po majówce, ale zamówienie robiłam w czwartek rano i w piątek rano już było u mnie, także poszło naprawdę ekspresowo. No i zakupy robiłam na strychu, tak jakoś wyszło, dawno tam zakupów nie robiłam. I znalazłam tam jeden papier, który mi się spodobał i który chciałam wziąć. No przy okazji też lemonkowe nowości i wpadło też do koszyka trochę innych rzeczy. I tak pomyślałam, żeby wziąć coś takiego na spróbowanie, co wcześniej nie miałam, i taką nowość dla mnie, i padło na kwiatki. Takie, wiecie, gotowe różyczki. Wzięłam sobie takie mniejsze zestawy, one chyba są po 10 sztuk z różnych kolorów. Tak na spróbowanie, żeby się od razu nie rzucać na te duże paczki, takie, wiecie, po 50 sztuk. I akurat te małe były właśnie w promocji, chyba 20% taniej, nie wiem, tam około 4 zł kosztował taki zestawik 10 sztuk. Szkoda, że też właśnie w tej wyprzedaży nie było jasnych kolorów, tylko same takie ciemniejsze. No ale te też się na pewno przydadzą. Także mam takie brązowe, dwutonowe. One tutaj te brzegi mają trochę ciemniejsze. I te wszystkie różyczki są 2,5 cm. Czyli z tych, które były tam do wyboru, są największe. Mam też takie bardziej rudobrązowe, bym powiedziała. Takie bardziej żółte, ale dosyć ciemny jest ten kolor, także też fajny. No i takie fioletowe. No i tym nie mogłam się oprzeć, także wzięłam sobie trzy takie zestawy. Fajny taki właśnie ciemny, śliwkowy fiolet. Także trochę różyczek. Mam też taki zestaw. To już było nie na przecenie, w normalnej cenie to było. No bo tak jak mówię, takich właśnie jasnych nie było w tych mniejszych paczkach po 10 sztuk. I tutaj mam taki zestaw, gdzie jest 5 odcieni. One się delikatnie od siebie różnią i z każdego koloru jest 10 różyczek, czyli razem jest 50. No i słuchajcie, tutaj hit różyczki. Chciałam takie naprawdę maluszki, żeby je gdzieś upchnąć albo na torty w boksach dawać. No i to są różyczki centymetrowe, naprawdę, słuchajcie, takie maluśkie. I one są w tym samym odcieniu co te brązowe. Także takie maluszki na pewno też się fajnie gdzieś wykorzysta, chociażby właśnie na torty. Wzięłam sobie też sweethearty białe. To są te trochę takie większe. No i tutaj znowu takie sweetaśne maluszki, to są te mini. One chyba były w kolorze jakimś brzoskwiniowym czy beżowym. Także trochę kwiatków. Tak właśnie trochę, żeby wiecie, zobaczyć sobie na żywo. Szczerze mówiąc, tych właśnie kupnych takich za dużo nie miałam, nie używam. Zazwyczaj robię sama, czy to z papieru, czy z flamiranu. No ale stwierdziłam, że tak przy okazji na spróbowanie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, wiecie, jak to się zachowuje. I żeby mieć też trochę właśnie takich ciemniejszych, bo o ile białe z flamiranu się łatwo, szybko robi, można sobie zafarbować, to takie ciemne, intensywne kolory nie zawsze fajnie wychodzą. No i fajnie, myślę, mieć coś takiego pod ręką, na gotowo, żeby od razu użyć. Także to było, to jest jedna rzecz. I reszta to już są same papiery. No może nie same, bo jeszcze jedna rzecz. Wzięłam taki klej, to jest klej introligatorski, ale szczerze mówiąc bardziej chodziło mi tutaj o butelkę. Jak on przychodzi, to ma taki dzióbek cieniutki. Ja go, słuchajcie, obcięłam tak tutaj w połowie, ale ten właśnie cieńszy dzióbek jest cały pełny w środku, także trzeba to obciąć tutaj na równo. I ja nawet obcięłam potem tak po kawałeczku, obcinałam coraz dalej, żeby wiecie, zobaczyć, jaka tam dziura w środku będzie. No i po obcięciu ta dziurka jest, no, taka dosyć malutka.
Ten klej fajnie leci. No myślę, że to jest klej introligatorski, taki w stylu Magica, to będzie się fajnie sprawdzał. Ale bardziej chodzi mi o to, żeby później po zużyciu tego kleju przelać sobie tutaj tego dragona. To jest ten polimerowy, taki przezroczysty, on się trochę ciągnie jak takie gluty. Ale myślę, że przez tą dziurkę spokojnie będzie leciało. Butelka jest też dosyć duża, bo ma 80 gram. I jest fajna, mięciutka, także nie trzeba będzie mocno dusić. No będę testować. Z takich pojedynczych rzeczy to są arkusze z kwiatkami i to są arkusze od Scrap and Me, Rosy Days i Sapphire Days, czyli różowe i niebieskie. Fajne takie delikatne, drobne kwiatuszki właśnie do jakichś prac, czy to dziecięcych, czy komunijnych, czy na chrzest. No i tak jak mówiłam, lemonkowe nowości. Mamy kolekcję Sincerity i w formie dużej, małej i wycinanki. I muszę wam powiedzieć, że jak się patrzy w internecie, czy na filmiki, czy na zdjęcia, to te kolory się wydają takie blade. Ale jak to przyjdzie na żywo i można sobie tutaj popatrzeć, to naprawdę fajne, intensywne, zwłaszcza te zielenie są. Tutaj może na tym dużym bloczku wam pokażę. Tutaj na okładce są te takie kwadraty. Także myślę, że można to fajnie czy na boksa wykorzystać, czy nawet pojedynczo na ozdobę, na kartkę. No i tutaj właśnie te zielenie naprawdę fajnie wyglądają w połączeniu z tym jasnym kolorem. Tutaj szczególnie te koronki. W ogóle napiszcie mi, bo ostatnio szukałam i jakoś nie mogę trafić. Czy lemonki dają jeszcze z tych właśnie nowych kolekcji, które są tak klejone od góry? Czy jeszcze można gdzieś trafić na pojedyncze arkusze? Bo na przykład ten chętnie bym sobie kupiła pojedynczo. Jeszcze kilka egzemplarzy. Fajnie by to wyglądało na boksa. No ale wiadomo, jak tutaj wytniemy kwadraty, to mamy tylko trzy. Także jeszcze do klejenia ostatniej ścianki by się przydał drugi arkusz. A trochę tak, wiecie, bez sensu kupować specjalnie drugi cały bloczek, żeby jeden arkusz mieć na boksa do oklejenia. Także napiszcie mi, jak wiecie, czy jeszcze jakoś tam można dostać, bo na przykład w Zielonych Kotach nie było, na strychu też pojedynczych arkuszy nie było, nie wiem, czy może już są wycofane, że wiecie, na sztuki się nie da kupić. Jakoś się nie orientuję do końca w tym. Tutaj mamy taką zieleń, tutaj kwiatuchy, znowu zieleń, także myślę, że to fajnie też właśnie na boksy można skomponować, że gdzieś z wierzchu taki, wiecie, kwiatowy, ładny boks, żeby się fajnie prezentował, a w środku bardziej takie bazowe. Wszystko super do siebie pasuje. Dechy zielone też bardzo fajne. Tutaj te wszystkie takie koronkowe dodatki, to na każdą praktycznie okazję można sobie dopasować. No i te wycinanki. Powiem wam szczerze, że do tych zielonych jakoś nie byłam przekonana tak na początku. No, ale mama tam stwierdziła, że a jak już są, to można kupić, że i tak ty mi będziesz wycinać, to się podzielimy. No i te takie ślubne właśnie pary młode super wyglądają i są dosyć spore. Także jak sobie tak przyłożymy mały bloczek do tego, który powiedzmy no jest wielkości kartki kwadratowej, no to taka para zajmuje praktycznie całą kartkę. Można wiadomo tu gdzieś od dołu przyciąć, dać jakąś ramkę. I myślę, że taki fajny, centralny punkt mamy już z głowy załatwiony. No motylków to już jest pod dostatkiem. Te wszystkie takie naturalne elementy też fajnie się tutaj wpasowują. No i napisy to też myślę, że jest bardzo przydatne. Także tutaj jest jedna kolekcja. No i druga. I też oczywiście w całości duża, mała i wycinanki. Także będę miała na najbliższe wieczory co robić. Będę wycinać. I tutaj też w małym bloczku wszystko jest powtórzone 4 razy. Tutaj w dużym też bardzo fajnie te grafiki wyglądają. Te psiaki są słodkie. Tutaj mamy, fajne są te kółka, bo o ile takich tagów już mam z różnych kolekcji pełno, no to jakoś za specjalnie często tego nie używam. Ale na przykład te kółka myślę, że fajnie właśnie są takim elementem praktycznie na kartkę gotowym. Tutaj znowu, no i tutaj znowu jest to samo, czyli arkusz jak dla mnie idealny na oklejenie boksa. No ale tylko znowu by były 3 kwadraty, 4 brakuje. Także przydałby się jeszcze jeden taki arkusz. Tutaj fajny też sweterkowy wzór, tutaj jakieś takie gałązki, też bardzo fajne, delikatne. Tutaj rameczka kwiatowa, no i tutaj super myślę, idealna też kompozycja na kartkę, DL-kę.
Praktycznie tylko jedna warstwa, wystarczy jakiś napis i taka prosta kartka do koperty, myślę, gotowa. Tutaj znowu fajne połączenie różnych i koronek, i różnych wzorów. Także też bardzo fajnie to wygląda. No i w pewien sposób też takie grafiki załatwiają nam warstwy na kartce. Czyli jak właśnie chcemy jakąś kartkę bardzo płaską, taką do koperty, to taki arkusz optycznie też już nam daje różne warstwy, takie połączenia. Także myślę, że też można to fajnie wykorzystać. Tutaj znowu jakieś słodziaki, misiaki. I z tyłu kratka, także to już pewnie też wszyscy widzieliście. No i te wycinanki, te to od razu wpadły mi w oko. W takim właśnie naturalnym stylu, te wiecie, wszystkie takie drewniane zabawki, jak to teraz jest modne. Wszystkie takie naturalne dodatki. Dziecięcych co prawda trochę mam wycinanych, no ale tego nigdy dość. No i tutaj właśnie też te dodatki są bardzo fajne na jakieś kartki, czy z gratulacjami, czy właśnie nawet na chrzest, myślę, by się nadały. No i takich akurat tutaj pań w ciąży nie mam. Wiem, że jest taki bloczek ten mintajowy, też mały, z wycinankami, ale akurat go nie brałam, także tutaj chociaż trochę, jakby w razie coś było potrzebne, to będzie pod ręką. No i znowu napisy, też na różne okazje, także fajnie można sobie wykorzystać. Kolejna kolekcja to jest właśnie ta, którą znalazłam w zielonych, nie w zielonych kotach, na strychu. Gdzieś tam mi mignęło na Facebooku, na którejś grupie. Ktoś pokazywał chyba, nie wiem, czy album, czy kartkę z tej kolekcji i tak zobaczyłam właśnie te grafiki, że fajne. W komentarzach gdzieś tam było podane właśnie, jaka to jest kolekcja. No i tak sobie wpisałam, znalazło mi od razu pierwsze co na strychu. Zobaczyłam, że te nowe lemonki też mają, także tam robiłam właśnie zamówienie. Pewnie tą kolekcję też znacie, to nie jest jakaś nowość. Ale tak jak mówiłam już wcześniej, że takich jasnych papierów właśnie trochę mi brakuje. Także fajnie się przydadzą na pewno. I też nawet można to fajnie wykorzystać czy na kartki DL-ki, czy przeciąć na 4, na 15 i też fajnie będzie wyglądało na każdej części. Trochę takich bazowych arkuszy. Tutaj znowu fajne grafiki, takie delikatne w narożnikach. Fajny ten odcień beżu jest, on taki bardziej pod żółciutki podchodzi. Tutaj mamy kropeczki. Tutaj znowu, ja już się pewnie powtarzam, ale arkusz fajny na boksa, bo można sobie okleić. I tutaj mamy dolny pasek i górny, czyli na spokojnie cały boks dookoła okleimy. I tutaj też fajne takie zawijaski. I tutaj znowu też fajne takie ornamenty, wyglądają jak takie, wiecie, odlewy z foremek. Także myślę, że też fajny efekt by to dało. Kolejne takie jakby nowości dla mnie, bo też pierwszy raz mam papiery tej firmy czy tej marki. I tak trochę na spróbowanie, żeby, wiecie, coś takiego innego zobaczyć, jak to wygląda, jak będzie się z tym pracowało. I to są papiery od Scrap 8 czy Scrap 8, czy jak tam każdy sobie to nazywa. I tutaj mam kolekcję Zapamiętaj ten dzień. To jest taka beżowo-zielona. I jeśli chodzi o te arkusze z grafikami, tutaj zresztą też na okładce jest fajny taki dodatek, który praktycznie już na boksa można wykorzystać. Jeśli chodzi o te grafiki, to myślę, że raczej w stronę komunijną, no bo mamy tutaj białe lilie i mamy też winorośl i winogrona. Pewnie tutaj gdzieś na innym arkuszu będzie to widać. O, tutaj mamy zielone takie winogrona, także myślę, że to się kojarzy tak typowo z komunią. No i fajne właśnie takie kolory zielone w połączeniu z beżowym, także takie neutralne, myślę, że i dla chłopca, i dla dziewczynki spokojnie można jakąś pracę z tego zrobić. Tutaj z drugiej strony są takie bardziej delikatne papiery. Tu jest fajna zieleń z grafikami, z tyłu jest ta sama zieleń, tylko że bez grafik, także na pewno też fajnie można coś z tego zrobić. Muszę popróbować, widziałam też właśnie, że dziewczyny robią z foamiranu takie lilie i fajnie wychodzą. Mam podobny wykrojnik taki właśnie na trzy płatki. Muszę przysiąść któregoś dnia i sobie popróbować, jak to wychodzi. No tutaj ten arkusz jest też już tak typowo w same winogrona.
Także myślę, że gdzieś na tło fajnie by wyglądał. I tutaj znowu te grafiki z liliami. I tutaj z tyłu takie szare. Także to jest jedna kolekcja. Druga, no to już ta jest taka bardziej w stylu vintage. Ale wiecie, wpadła w oko, także przy okazji się od razu ją dorzuciło do kosza, bo może gdzieś tam w innych sklepach nie zawsze będzie, żeby innym razem wziąć. I tutaj z tyłu mamy takie karty do pocięcia. I arkusze takie też bardzo ozdobne, dosyć dużo się tutaj dzieje, także trochę na bogato. Tutaj w jednym narożniku, w drugim dużo tych wszystkich dodatków. Fajne kolory, taki właśnie fiolet, ciemny róż i te takie beżowe, starodawne koronki. Także myślę, że bardzo fajne połączenie, fajnie to wygląda. Tutaj też jakieś te karty bingo, jakieś takie ramki, zegary. Także wszystko to, co lubię. Tutaj trochę jaśniejszy arkusz. Też z takimi ciemniejszymi kwiatami. Fajnie to wygląda. Tutaj kolejny. Też już z taką gotową, dużą, fajną grafiką. No i tutaj od razu w zestawie są wycinanki. Także fajnie można sobie dopasować. Nie trzeba kombinować, czy mamy coś. I one są też dwustronne. Czyli jak wytniemy, to w dwie strony będzie fajnie to wyglądało. I ostatnie papiery, które wzięłam i też taka nowość dla mnie, bo to jest pierwsza kolekcja, którą mam z tej firmy i to jest Lexi Design. I słuchajcie, tu wam się przyznam, że trochę dałam ciała, bo przeczytałam tylko, że jest 11 arkuszy. No i tak wiecie, machnęłam ręką, stwierdziłam, a 11 arkuszy to pewnie po dwa z każdego, to weźmiemy jeden bloczek, się z mamą podzielę na pół. I jakież było moje zdziwienie, kiedy to odpakowałam i zobaczyłam, że każdy arkusz jest inny, że się nie powtarzają. Nie wiem, czemu nie wpadłam na to, patrząc po prostu na okładkę, że tutaj jest tyle różnych wzorów i się nie powtarza żaden. No ale wiecie, jak to jest, jak człowiek czyta i sobie coś innego sam dopowie. Także tutaj na okładce mamy takie elementy do wycinania. No i arkusze w takich właśnie beżach, zieleniach, też z takimi jasnymi kwiatami delikatnymi. To już pewnie jest jakoś pomerdane, bo już oglądałam te papiery wcześniej. I tutaj niektóre właśnie mają takie fajne, duże grafiki, ale takie bardzo delikatne, lekko rozmyte. Jasne kwiaty, jakieś takie wiecie, gałązki, spękania, także też bardzo fajnie to wygląda. I jest też w zestawie kilka arkuszy takich z wycinankami. I one z drugiej strony zazwyczaj są takie delikatne, bazowe. No także się będę musiała zastanowić, czy to powycinać, czy użyć tych stron. Ale szczerze mówiąc, takich basiców, no to jednak trochę mam. To może jednak się pokuszę o to wycinanie. Tutaj mamy paseczki. I tutaj jest arkusz znowu z grafiką taką delikatną. Tutaj jakieś damaski zielone. Tutaj kwiaty też takie delikatne, rozmyte wszystko, tutaj damaski beżowe i znowu te grafiki. Też myślę, że jak to się przetnie na cztery i zrobi z tego cztery kartki, to taka w narożniku grafika fajnie będzie się prezentować. Tutaj są fajne takie, nie wiem czy to będzie widać u was. Tutaj mamy takie białe jakby koronki, jakieś tutaj ptaszki, motylki. No i tutaj paseczki takie jak wiecie, jak taka starodawna tapeta. Tutaj jest też podobny arkusz, ale ciemniejszy. Też mamy te takie jakby odbicia koronek. Tutaj grafiki znowu z tymi gałązkami. Tu jakaś widzę chyba bawełna. Także takie bardzo fajne, delikatne papiery. Tutaj mamy wycinanki, ale szczerze mówiąc nie lubię wycinać takich cieniutkich listeczków, bo zawsze gdzieś tam mi się to przedrze. To chyba jednak ta zielona strona się przyda bardziej. Sweterek. Albo właściwie taka makrama bym powiedziała, beżowa, pleciona. I tutaj też świetny arkusz. To są chyba w pomniejszeniu te papiery właśnie z grafikami, które tutaj są w kolekcji. No i to już praktycznie mamy do przecięcia na cztery małe arkusze na kartki. Tutaj biały w takie delikatne kwiatuszki. Tutaj taki większy, trochę więcej się dzieje.
I tutaj znowu wycinanki. Z tej strony taka koronka zielona, ale myślę, że te kwiaty się bardziej przydadzą, no bo tu mamy już całe takie kompozycje dosyć spore i wszystkie fajnie pasują tutaj do kolekcji, także tutaj raczej się pobawię w wycinanie. Także tutaj ta kolekcja jest trochę większa, też trochę droższa, bo chyba 29 zł kosztowała. No ale wiecie, jednak trochę więcej tych papierów mamy, jakby tak na to spojrzeć, no to faktycznie jakby takie dwie kolekcje osobne złożyć razem do kupy, no to mniej więcej to samo byśmy mieli, jeśli chodzi o ilość, no a cenowo jednak bardziej przystępne. Także nie wiem, albo się podzielimy, albo jeszcze przy okazji dokupimy drugą, żeby się nie trzeba było dzielić. Jeszcze pomyślę nad tym. W każdym razie już z zakupów to jest wszystko. Wam dziękuję za oglądanie. Może coś tutaj Was zaciekawiło, może coś znaleźliście też dla siebie, żeby się bliżej przyjrzeć. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa.